Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciaste Porty The Cosmic Shake. Więc w ostatnim odcinku trafiliśmy do kolejnego świata. Jest to świat filmowy, gdzie Skalmar próbuje nakręcić najlepszy film karate na świecie. A my oczywiście jesteśmy głównym bohaterem tego filmu. Więc musimy teraz dotrzeć na następne zdjęcia próbne. W ostatnim odcinku już kilka takich zdjęć nakręciliśmy. I dzisiaj kontynuujemy kręcenie. Okej. Dobra. Dobra. O, proszę. Jazda! W tej scenie twój arcywróg próbował obrabować bank i pozostawił tylko chaos. Niewinni świadkowie utknęli w ziemi i potrzebują swojego bohatera. Wyobraź sobie, że chodzi o ciebie. Uratuj ich, zanim będzie za późno. Okej. Da się zrobić. Akcja! Jakiś złoczyńca zasypał ludzi pod gruzami. Kto mógł to zrobić? Raczej. To ja, SpongeBob. Przysięgam. O, dzięki Neptunowi. Nie wątpiłem w ciebie nawet przez sekundę, kumplu. Okej, mamy... O nie. Okej, mamy... To jest na czas. A ja teraz nie wiem, co mam dalej robić. Skoro już go uratowałem... Ja muszę się dostać gdzieś dalej. O jak? Aha, tu! Okej. Dziury wyglądają, jakby wykopało je jakieś zwierzę. Weź coś, pozwól. Żeby schować tam orzeszki na zimę, bądź poważny, SpongeBob. Okej. Gdzie dalej, gdzie dalej? Tu jeszcze? Nie. O co tu chodzi? Nie wiem. Dobra. O, proszę! Ratunku, jest proszę! Nic mi nie jest, tylko mi się nudzi! Nie mogę uwierzyć, że mnie uratowałeś! No bo spójrz na siebie! Dobra. Hej, no. Dobra, muszę mnie szukać dalej. Ustalam minuta. Na uratowanie jeszcze trzech ludzi. Dobra. Okej, tu jest. Syk. A szybko, tu jest piąty. Nic nie jest, tylko mi się nudzi. Nie mogę uwierzyć, że mnie uratowałeś. No bo spójrz na siebie. Dobra, jeszcze jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Chyba nie zdążę. Nie wiem, gdzie jest ostatni. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tu byłem. Przejdźmy się. Niestety. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Patryku. Raczej zaczynam od nowa. Zapomnijmy. Jeszcze raz. Dobra. Tu jest jeden. O, dziękuję. Mógłbym cię ucałować. Dwa. Nie mogę uwierzyć, że mnie uratowałeś. No bo spójrz na siebie. A fajnie, że przynajmniej to te są już pootwarane. Te kratki. A tu jest trzy.
tu jest 4. Ej, dzięki za ratunek! Musimy kiedyś to powtórzyć! Bardzo ci dziękuję. Dasz mi swój autograf? Mogę się zastanowić i potem ci dać autograf. Nie, tu nie. Dobra. Nie mogę uwierzyć, że mnie uratowałeś. No bo spójrz na siebie. Pomyślmy, gdzie... A, tu! Dobra. Mamy to. Zabierz mnie! A i teraz możemy iść tu. Dotrzyj do strefy dla prasy. Okej. Robi się. Mój geniusz sprawił, że twoje umiejętności stały się znośne. A teraz pokaż prasie jakieś pozy karate. Okej. Pokaż się prasie. No dobra. Wystarczy odrobina. Cyk. K. A. Ry! Szybki, jestem wredny i dam radę to zrobić! Ale masz zmieniony głos! Karate! Okej. Dostań się na parking. Znowu Kassandra. Dobra. Starczy odrobinę. Nie wyjeżdżaj mi tu z aktorstwem metodycznym i nie zatracaj się w swojej postaci. Pamiętaj, po co tam jesteś. Żeby zdobyć dla mnie więcej galaretki. Chyba uratować Sandy. Tak, oczywiście. I przy okazji uratować swoją przyjaciółkę Wiewiórkę. O, której notabene jeszcze nie spotkaliśmy. Trochę dziwne, ale dobra. Cyk. Jeśli chcesz przekonać moich widzów, że jesteś prawdziwym królem karate, musisz być szybki jak pantera. Okay. Czy może to był gepard? Nieważne. Wskakuj do czerwonej łodzi i goń swojego arcywroga. Bla, ale ja nie mam prawa jazdy! Wtocz swój gąbczasty zadek do jakiegoś pojazdu, w którym wolno ci jeździć i... zasuwaj! Znajdź odpowiedni pojazd. Hop. Czyli muszę znaleźć konik. Syk. Czyli... auć. Patryk jest w stanie wyciągać zdrowie. Okej. Okay. Jeśli nam go brakuje. Dobra. Nie mamy... O. Albo... Opływowe kształty, wygodne siedzenie, antypoślizgowe pedały. Zdecydowanie ma to coś. To pojazd dla mnie.
Okej. Prawie bym zapomniał. Zagrożenia są realne i nie podjęliśmy żadnych środków ostrożności, żeby były większe emocje. Okej. To mi się podoba. Akcja! To mi się bardzo podoba. Skok na monocyklu. X. A, czyli rozumiem, że będą jeździć auto. Ups. Dobra. To będzie ciekawe. Okej. Ten koleś jeździ jak szaleniec. Tak, jak maniak, co kocha grillować. Co za film? Okej. Czyli przytrzymywanie tego ma sens. Wcisku. Okej. A! Dobra. Spoko, spoko. A! Dobra. Ścigać łotra. Okej. Czyżby łotrem była Sandy? Okej, otwórz bramę do dojo. Chcę walnąć w gongi. Chyba musimy walnąć w nie w określonej kolejności. Potraktuj te gongi kopem karate. Dobra. Zrobimy najpierw ten. Teraz ten. Ej! Ach, zepsułem. Dobra, na spokojnie. Ten. 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 I ten. Dobra. Nie wiem, czy taki był kod. Chociaż zgaduję, że chyba tak. Galaretka musi mieć dobrego instruktora karate. Auć. Okej. No, ochroni mój zadek. To definitywnie coś mam wrażenie, że będzie Sandy. Obywatel w potrzebie! Karate Bob rusza na ratunek! Dobra. Skoro znowu musimy walczyć z tymi galaretowatymi, to mam nadzieję, że będziemy mogli skorzystać z tego skanera. A po co nam to? Patryku, my jesteśmy gwiazdami kina. Ta galaretka ma refleks psu. A, dobra, przez to też go mogę trafić. No dobra. Raz. Wystarczy. Aha, dobra. No, dawaj. Okej. Cyk. Dzięki! Myślałem, dobra, że ten film okaże się katastrofą, ale reżyser poszedł na całość. Ci galaretowaci statyści bardzo przekonująco mnie bili. Ciekawe czemu. Cóż, my aktorzy podchodzimy do naszej pracy z wielką powagą. A jego obsada roli czarnego charakteru? Wow! Zdążyłem tylko rzucić okiem. Prawdziwa dzika bestia! Okej.
Dobra, chodźmy do wieży dojo. Ten ogrób ser jest... Słuchaj, ty gadający serze! Nie płacę ci czasem ekranowym za pogaduszki! Jak chcesz przekonać widzów, że jesteś prawdziwym królem karate, to lepiej zaprezentuj jakieś efektowne akrobacje! Teraz biegnij po dachach wieżowców do fortecy swojego arcywroga! A nie mogę wjechać windą? Nie! I akcja! Dobra. To biegniemy. No nie wiem, mówią, że ruch to zdrowie, więc... Okay. To bolało. Dobra. Lecimy tu. Tędy. Nie, mamy jakiś start. Częścią pracy kaskadera są brawurowe pościgi po dachach miejskich budynków. Powinieneś spróbować pobić swój najlepszy czas. To by świetnie zagrało w twoim portfolio. Okej. A zgaduję, że jeszcze nie mogę, bo pewnie nie mam jakiejś umiejętności. No dobra. O, sos tatarski! Byłoby super, gdyby winda działała! Cóż, wcześniej pewnie działała! Ale teraz nie działa. A? Karate, hop! Dobra. Zdążyliśmy. To ochroni mój zadek. Kopniak tak jakoś dziwnie działa. Raz działa, raz nie działa. Chyba jednak będę musiał... Jednak to działa chyba tak, że trzeba przed każdym poskoczyć. Dobrze, że jestem balon, bo bałbym się, że spadnę. O nie. Hejże! Uważaj, tak, ja teraz. Lądujesz. Nie bój nic, mój kuchany przyjacielu. Stąpam pewnie niczym... Właśnie spojrzałem w dół! A ja też spojrzałem w dół. O proszę! Jestem gotowy na palę! Okej. Cyk. Dobra. Ciach. 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 Dobra. Starczy odrobina. Cimę. O proszę. Ojdź. Okej. Co teraz? O dobra. Masz, kciu! Ciao. O, dobra. Okej. Spotkaj lepka. Okej. Dobra. No można i tak radzić sobie z przeciwnikiem. Zbliżamy się do dojo. Znasz to stare pożegadło? Przyjaciół trzymaj blisko, a dojo jeszcze bliżej. Chyba nie tak było. Okej.
to już jest w ogóle jakiś wyższy poziom, mam wrażenie. Platformingu. Hmm, jak myślisz, na co im te wszystkie żurawie? Uuu, może do spaghetti? Au! Aha, dobra. No, na pewno do spaghetti. Przyjacielu Patryku. Co jest? Aha, dobra, nie zauważyłem deski. Ej. O, walni. Dobra. Cyk. Ja teraz nie mogę. Dobra. Cyk. Nie spadaj! Dobra. No dobra. To teraz. A lecimy do góry. Patrzcie na mnie! Dobra. I teraz. Ostateczne. Albo nie. Ruch. Chciałem powiedzieć ostateczny ruch, ale chyba jednak jeszcze nie. Ja latam! Dobra, chodźmy tu. Poczekajmy, aż to się podniesie całe. Dobra. Hm. O, patrz, to Sandy! To znaczy... O, patrz, Sandy! Czy to nie ten gąbczak zwany Bob i jego wielki jak Dallas baloniasty partner Patryk stają w moich drzwiach? Właściwie weszliśmy przez dach. Ach tak, ale wyjdziecie przez podłogę, bo mam nastrój. Nastrój na karate! Aha! Nikt nie ogląda filmu dla dialogów. Moi widzowie oczekują kolorów i ruchu zlewających się w wizualny konflikt. Ma być czas, bum bang, nie bla bla bla. Wyrzućcie ten głupi scenariusz. Scenariusz? I akcja! A, czyli muszę z nią walczyć. No dobra. Od razu lepiej. Ale co ja mam zrobić? Aha! Jazda! Aha! Okej. Ogarniam. Ogarniam. Chyba. To się obraca. Aj! Ała. Nie. Dobra. Ostudzę twój zapach. O. Jestem przynętą na wyszłowy! A, dobra. Tak, cios karate. Jesteśmy w filmie o karate, więc trzeba robić cios karate. A, nie! Nie te małe. Ała! Pozdrowie. Co tym razem? Ups. Ała. Okej. Co teraz? Nie. Na pewno nie to. Dobra. Chyba musimy poczekać. Nadchodzi galareta!
Dobra, te małe są wkurzające. Wkurzające, bo nie widać ich. Gdzie oni są? Przez to ja nie wiem, że oni na mnie lecą. Dobra. Dobra, o co z tym chodzi? Ja mam tego po prostu unikać. No dobra. Dobra, i teraz, okej. Niedobrze. Ała! Aż teraz jest tym, tego po prostu muszę unikać. Okej. Okay. Ajdź. Dobra. Teraz czekamy tu. No, nie, nie umiem jej wyczuć. A zajmijmy się najpierw tymi małymi skurczybykami. Ała! No halo! A jeszcze jedno. Dobra. Teraz tu skupmy się, aby robić unik. Dobra. Ciach. Ciach. I jeszcze raz. Dobra. Teraz się skup. Chyba, że... Ła. Może ja na tym stanę. No właśnie. Dobra. Dobra. Dało się. O nie. O nie. Co? Co oni wyprawiają? Okej. Dobra. Jestem przydętą na myszołowy. Dobra. Karate King. SpongeBob. SpongeBob! Doznałeś wstrząśnienia mózgu? Odstąpiłeś od roszczeń, co? Nie sądziłem, że ci się to uda, ale to było wręcz fantastyczne. Już widzę sequel. Nie! Trylogię! Od razu zacznijmy zdjęcia! Światła, kamera, dźwięk! Od początku, ludzie! Ciach. Nie ma nas. Ta walka była trudna. Ciężko było wyczuć trochę ten jej kołowrotek, kiedy on poleci, a kiedy nie. A w sumie wystarczyło stanąć na tym dynamicie, to w sumie było więcej czasu na reakcję. Więc nie było tragicznie. Ej,
Oj, nagle szkło powrócił. Ale jazda! Dzięki za pomoc, SpongeBob! Nie ma sprawy, Sandy, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Do zobaczenia! Cieszę się, że Sandy wróciła razem ze swoim dziwnym domem. Ale chcę też odzyskać mój dom. Rozumiem cię, Sandy. Fu, założę się, że Cassandra pomoże. To najbardziej godna zaufania osoba, jaką znamy. Nie powiedziałbym do końca, ale okej. Dobra. No i syk. Podchodzimy, uderzamy. On też już nie jest taki trudny. Wyczekać jego ataki. Podbiec, uderzyć. Chyba. Słodka i lepka. No i w sumie tylko na początku się wydają ci przeciwnicy tacy trudni. Dobra, porozmawiamy jeszcze z Cassandrą. Szybko. Bikini dolne nigdy nie wyglądało lepiej. Ale pokrywa je tajemnicza galareta z kosmosu. Chodziło mi o wszystko dookoła niej. Okej. Cassandro, pomocy! Musimy znaleźć mój dom. Bez niego jestem tylko zwykłą, gadającą gąbką. Wybacz, Gąbusiu. Jestem troszkę zajęta naprawianiem struktury całego wszechświata, którą rozwaliłeś. Cassandro, pomożesz nam naprawić mój dom? Pewnie, jak tylko naprawimy twoich przyjaciół, twoje miasto i przywrócimy kosmiczny porządek. O, mój piękny dom! I pyszny ananas. Może weźmiesz ten kosmiczny kostium i wejdziesz do portalu? Bardzo chętnie. O! SpongeBob Pirat! Jakim serem najchętniej raczy się pirat? O! Pimento? A, brałem go pod uwagę. No, wiedzę o piratach, to ja mam niemało. Dobra. Wejdźmy. Mam tylko nadzieję, że mój ananas jest cały. Dobra. Że nie wchodzimy już do tego portalu. Zrobimy to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.